Lavoisin, Czarne msze i Afera trucicielska. Andrzej Juliusz Sarwa, fragment powieści Wierzdźba krwawej głowy. Jako się rzekło, królowi coraz bardziej brzydła markiza de Montespan i znosił ją z coraz większym trudem. Miał co prawda i drugą metresę, markizę de Maintenon, nie wspominając o kochankach przelotnych, czy też nie mających pozycji porównywalnej do pozycji którejkolwiek z wymienionych dam, ale nie mógł się zdecydować, którą z nich ostatecznie wynieść na piedestał, a którą z niego definitywnie strącić. Dla pani de Montespan sytuacja musiała się wydać tak groźna, że zdecydowała się na osobisty udział w roku 1677 w kolejnej już czwartej czarnej mszy sprawowanej na jej nagim ciele. Tym razem miał to być najokropniejszy z tych rytuałów, ponieważ miano złożyć w ofierze pokryjomu i przedwcześnie urodzone dziecko tej kochanki króla. Dama zażądała od Lavoisin i księdza takiego rytuału, który sprawi, że jeśli król ją porzuci, ma umrzeć on sam, królowa i jego druga kochanka. Wynikły jednakowoż pewne komplikacje. Dziecko było tak małe i suche, że aby można było pobrać choćby odrobinkę jego posoki, nie wystarczyło poderżnięcie gardełka, ale konieczne się okazało wyjęcie z dziecięcia króla i markizy serca, rozpłatanie go i dopiero z jego wnętrza wydobycie tej odrobinki krwi, którą celebrans dodał do konsekrowanego wina, do krwi przenajświętszej, do krwi pańskiej. Nie był to jednak najlepszy prognostyk. Serce, to niewinne serce, diabłu oddane w ofierze. Serce winno być spalone, a jego popiół dodany do afrodyzjaków, nie zaś wykorzystane w czarnej mszy tak, jak zostało wykorzystane. To się kłóciło z rytuałem. Najwidoczniej jednak owa demoniczna liturgia przyniosła oczekiwany przez markizę skutek. W 1677 roku urodziła bowiem Ludwikowi XIV jeszcze jedną córkę, François Marie, a w rok później, w 1678, ostatnie już dziecko syna Louisa Aleksandra. Król jednakże nadal nie był jej wierny, a skoro tak, to markiza przepełniona wściekłością, nie mając zamiaru dzielić się nim z kimkolwiek, uknuła straszliwy plan zamordowania Ludwika. Bo jeżeli nie mogła go mieć na wyłączność, to niech lepiej szczeźnie, niech jego truchło zbutwieje w trumnie i w proch się rozsypie. Sama przecie nie mogła się tego podjąć, aż wreszcie, co prawda z trudem, bo z trudem udało się jej jednak przekonać Lavoisin do zamachu na monarchę i swoje rywali. Knując spisek, nie była jednak w stanie przewidzieć, iż nie będzie mu dane dojść do realizacji. Tak się bowiem dla markizy pechowo złożyło, że w tym samym czasie paryska policja w końcu zrozumiała, że to nie bajki, nie plotki czy niedorzeczne opowieści, lecz miasto i kraj naprawdę oplotki. Była cała przestępcza pajęczyna złożona z groźnych czarowników, czarownic i morderców. Oto bowiem rankiem 4 stycznia 1679 roku aresztowano słynną wróżbitkę, a jak się później okazało również i trucicielkę paryską Marie Boss, bardziej znaną jako La Boss. Wróżbitka bowiem w ostatnich dniach grudnia 1678 roku po pijanemu przechwalała się, jak wielkie korzyści finansowe czerpie z handlu truciznami, które rozprowadzała za pośrednictwem całej sieci salonów wróżbiarskich. A ponieważ te jej przechwałki dotarły do niepowołanych uszu, na skutek donosu została wzięta pod obserwację policyjną i wpadła. Ponieważ w trakcie najścia domu wiedźmy policjanci przyłapali jej syna na kazirodczym stosunku z siostrą, aresztowano wszystkich. W śledztwie zaś wyszło na jaw, iż ta rodzina miała inklinacje nie tylko do czarów, wróżb i trucicielstwa, ale także en bloc do kazirodztwa, co wówczas było karane śmiercią. Trucicielka, mając świadomość, że skóry już nie uratuje, ostatecznie przyznała się do wszystkiego, a ponadto obficie sypnęła nazwiskami wspólników, w tym i Lavoisin.
Jedno z najważniejszych ok głęboko zakonspirowanej sieci trucicieli ostatecznie pękło, a sama sieć jęła dość szybko się rozpadać, przy okazji odsłaniając trudne do opisania potworności. Labos wespół z córką Manon oraz synami Françoisem i Guillemem, jak też i niektórymi ze wspólników zbrodni, zostali skazani na spalenie na stosie. Wyrok wykonano w Paryżu w dniu 8 maja 1679 roku. Ale owego bądź co bądź podniecającego, rozpalającego krew w żyłach widowiska już La Voisin nie było dane oglądać. Temu wszystkiemu przyglądał się jednak ze zblazowaną miną ów tajemniczy, nikomu w Paryżu bliżej nieznany cudzoziemski szlachcic Markiz de Montferrat, bywalec salonów, piwnic i poddaszy wiedźmy z Rue de la Tannerie. I zapadł zmierzch. Po wysłuchaniu mszy w paryskim kościele Notre-Dame de Bonne Nouvelle dnia 12 marca 1679 roku została aresztowana La Voisin. Afera nabrała rozgłosu, wszczęto śledztwo. Ponieważ zataczało ono coraz szersze kręgi, a na liście winowajców pojawiały się nazwiska osób z najwyższych sfer arystokracji francuskiej, uznano, że nie ma wyjścia i musi się powiadomić o wszystkim króla. Ten ostatni zaś, mimo że zirytował się doniesieniami, jednakowoż na razie uznał za ważniejsze, by się jakimś cudem uwolnić od zaborczej, tłustej wampirzycy, jaką bez wątpienia była de Montespan, której rola w aferze trucicielskiej naówczas jeszcze nie była mu znaną, a ponieważ i pani de Maintenon też mu już nie mniej doskwierała niż jej konkurentka, więc postanowił znaleźć jakiekolwiek wyjście z owej męczącej go i przyprawiającej o ból głowy sytuacji. I chociaż najwyraźniej była to dla Ludwika kwestia zbyt trudna do rozstrzygnięcia na prędce, nie chciał już dłużej odsuwać jej w czasie. Uczynił więc coś, co mu było najłatwiej uczynić i w 1679 roku wziął sobie nową kochankę. Młodziutką, bo zaledwie 17 lat liczącą pannę Marie Angélique de Scolaire, księżnę de Fontaine. Odmłodniał przy niej, odżył, odzyskał werwę i humor. Obsypał ją złotem i klejnotami, no i oczywiście też zapłodnił. Młodziuchna metresa w roku 1680 przedwcześnie urodziła królowi martwego syna, sama zaś niestety zapadła na dziwną, wyniszczającą chorobę, objawiającą się częstymi i obfitymi krwotokami z dróg rodnych. Mówiono, że to pewnie na skutek poronienia, że może został w niej kawałek łożyska, ale mówiono też co innego, że ktoś wydał na nią wyrok śmierci, a choroba nie ma bynajmniej naturalnego charakteru. Nie wiadomo, czy to król odsunął się od niej, zniechęcony jej złym stanem zdrowia, czy też ona odsunęła się od króla. Ale wkrótce po owym nieszczęśliwym porodzie zamknęła się w murach paryskiego opactwa Chelles. W niecały rok później, gdy nagle dopadła ją silna i wyniszczająca gorączka, przeniesiono ją do innego, wygodniejszego z paryskich opactw, do Port-Royal. I tam zmarła w nocy z 28 na 29 czerwca 1681 roku. Ponieważ w tym czasie śledztwo w sprawie afery trucicielskiej osiągnęło kulminację, król, zapewne po to, by poznać prawdę, zarządził jej autopsję. Nieboszczka miała zgniłe płuca i stłuszczoną wątrobę. Nie wskazywało to w żaden sposób na pozostawienie fragmentu łożyska w macicy, ale i nie potwierdzało działania trucizny. Sprawa panny de Fontaine niejako zawisła w próżni. Zwinna, szczupła, zaprawiona w konnej jeździe 19-latka miała stłuszczoną wątrobę. Niczym jakiś stary, otyły pijak. Dziwnie to wszystko wyglądało. Dziś już wiadomo, że dość rzadka przypadłość, jaką jest ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych, może wystąpić tuż po porodzie i w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do śmierci kobiety. W ten czas tego nie wiedziano. Zatem sprawę uznano za nieczystą.
Dlatego też po zgonie młodziuchnej królewskiej kochanki zaczęto już nie szeptać, ale mówić w głos, że ta śliczna, nie mająca jeszcze 20 lat dziewczyna to kolejna ofiara trucizny. A kogo wskazywano jako tę, która wydała na nią wyrok śmierci? Mściwą i bezlitosną markizę de Montespan. Już dłużej nie można było zamiatać pewnych spraw pod dywan. Rewizja w domu La Voisin przy Rue de la Tannerie przyniosła nie tylko przełom w sprawie, ale wiele osób, nawet i twardych, niejedno już w życiu widzących stróżów prawa, przyprawiło o psychiczny wstrząs. W samym domu natrafiono na rozliczne przedmioty służące do sprawowania czarnomagicznego kultu, na wielki zapas afrodyzjaków i trucizn najrozmaitszych, na fragmenty dziecięcych i zwierzęcych ciał do produkcji tychże specyfików służących. Na poddaszu zaś odkryto izbę, w której wiedźma wykonywała aborcje i wielki piec, w którym spalała płody wyrwane z wnętrzności wyrodnych matek. Nie lepiej prezentowały się piwnice z ołtarzem do odprawiania czarnych mszy i trupami pozakopywanymi przy ścianach. Trupami, które były zbyt duże, by je w całości spalić, a nikomu nie chciało się ich kawałkować. Piec jednak nie nadążał ze spopielaniem szczątek. Poza tym było to chyba za drogie, bo przecież chrustu i drew nie rozdają za darmo, więc, jak przechwalając się wyznała La Voisin, większość trupków pochodzących z aborcji, jak też i zwłok dzieci kupowanych lub porywanych na ulicach Paryża, a służących jako ofiary składane w demonicznych obrzędach, było zakopywane w przydomowym ogrodzie. Policja przeszukała więc i ów ogród, w którym znalazła zagrzebane w płytkich grobach ponad 2,5 tysiąca dziecięcych szczątków w różnych stadiach rozkładu, od całkiem świeżych po gołe szkieleciki. Na La Voisin nawet nie trzeba było naciskać ani wymuszać zeznań torturami. Śledztwo trwało. Uzależnionej od alkoholu czarownicy trunków nie skąpiono, bo po pijanemu nie umiała powściągnąć języka i nie tylko przyznawała się do niezliczonych, potwierdzonych później przez śledczych w czasie rewizji i konfrontacji zbrodni, ale i sypała nazwiskami jak z rękawa. I to jakimi nazwiskami? Jednego tylko nigdy nie wymieniła. Nazwiska królewskiej nałożnicy pani de Montespan. Pewnie się lękała, że jeśli wyszłoby na jaw jej plany zamordowania króla, nie mogłaby już liczyć na żaden ratunek z jakiejkolwiek strony. I to chyba dlatego przyznawała się do niezliczonych okropieństw, jakby chcąc w ten sposób odwrócić uwagę śledczych od planowanego królobójstwa, mając jednocześnie nadzieję, że któryś z możnych przyjaciół wyciągnie ją mimo wszystko z tarapatów. Przeliczyła się. Król, któremu przedstawiono dwie listy, jedną z nazwiskami ofiar, drugą zaś z nazwiskami zleceniodawców zbrodni, aż pobladł z wrażenia i przerażenia zarazem. Sprawę trzeba było tedy jak najszybciej zakończyć, jednocześnie srogo karząc winnych. Dlatego też władca już 27 grudnia 1679 roku nakazał unicestwienie całej tej trucicielskiej pajęczyny oraz ukaranie zbrodniarzy, jak również wszystkich ich klientów za pomocą wszelkich możliwych i prawnych środków, i to niezależnie od rangi, płci i wieku osób zamieszanych w owe zbrodnie. Nikt i nic nie mogło uratować La Voisin. Dodatkowo oskarżona została bowiem przez własną córkę Marguerite Montvoisin, która m.in. zeznała i to, iż urodziwszy dziecko, uciekła z domu, obawiając się, że jej matka i własnego wnuka nie oszczędzi, składając go na ofiarę diabłu. Oskarżona została była i przez księdza Giburga, który upierał się, że on żadnego dziecka nie zabił, a zabijała je osobiście La Voisin i podawała mu je martwe. On zaś tylko każde z nich przed zarżnięciem chrzcił, iżby mogło trafić prosto do raju. I chociaż nie do końca poza owym chrzczeniem było owo prawdą, to udano, że dano temu wiarę, iżby możliwie jak najbardziej zminimalizować udział katolickiego księdza w owych okropieństwach. Dzięki temu ocalił głowę, ale gnił w więzieniu aż do samej śmierci do roku 1686.
Tak więc Lavoisin została skazana na spalenie żywcem na placu de Grève. Termin egzekucji wyznaczono na dzień 22 lutego 1680 roku. Noc przed egzekucją spędziła wesoło, na obżarstwie, pijaństwie, śpiewaniu sprośnych piosenek, aż do czasu, gdy świt rozświetlił niebo. Wtedy to przybył do celi spowiednik, lecz stara, pijana wiedźma obrzuciła go najgrubszymi obelgami, a na widok krzyża zareagowała nieopisaną furią. Powieziono ją zatem na miejsce kaźni, gdzie nie chciała zejść z wózka, czepiając się go z całej siły tak, że trudno było oderwać jej palce od desek. Ostatecznie zawleczono ją na stos, a ona ryczała, przeklinając, bluźniąc i złorzecząc. Przykuto ją więc łańcuchami do pala, obłożonego stertą drew i chrustu, który podpalono. Lavoisin bluźniła i przeklinała aż do chwili, gdy ją dym udusił. Dopiero wówczas zamilkła. A później przerażony tłum już w milczeniu słuchał tylko buzowania płomieni, trzasków palących się szczap i odgłosów pękających od żaru kości. Popioły rozwiał wiatr. W wyniku śledztwa i procesu dotyczącego afery trucicielskiej ustalono, że było w nią zamieszane ponad 440 osób, z których blisko połowę aresztowano. Na śmierć skazano oprócz Lavoisin aż 36 i wyroki wykonano. 5 trafiło na galery, 23 ukarano banicją. Nie wszyscy jednakże, którzy na to zasłużyli, stanęli przed sądem. Jedni popełnili samobójstwo, inni zaś zostali oszczędzeni, bo gdyby ich nazwiska trafiły do opinii publicznej, we Francji by mogła wybuchnąć rewolta. Z takich pochodzili rodów. Po prostu na podstawie dowiedzionej im bądź wielce prawdopodobnej winy bez wyroku dożywotnio pozamykano ich w więzieniach. Ale były i takie osoby, które nigdy nie poniosły najmniejszych nawet konsekwencji. I taki był koniec owej potwornej afery. Wszelkie dotyczące jej akta król utajnił. Rok 1682 dobiegł końca.